Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Ja też się cieszę. Witam was bardzo serdecznie. Gelek z tej strony. No i kontynuujemy naszą grę Detroit Become Human. A dla tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, przypominam o lajkowaniu, komentowaniu oraz oczywiście subskrybowaniu, tak by żaden odcinek was nie ominął. Zapraszam. Czyli musimy zwiedzić okolice. No dobrze. Próbujmy. No nie wróży to dobrze. A no właśnie. Kurczę. Tutaj coś mamy. Jeżeli ktoś ma ochotę, można sobie na stopklatce poczytać. Jakiś... Aha. Czyli ktoś celowo uszkodził oponę nożyczkami. No ale to też jest dobra broń, więc w razie co to też myślę, że mogłoby się to przydać. Aha, ale ona chce sobie przyciąć włosy. No tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale zaraz, czekajcie. Jak to się robi? Czyli trzymając klucz, nacisnąć S. O! No niech będzie, dobra. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, no ale... Oderwi? Aha, to jest wyciągnięcie tego... elementu. Dioda. No dobrze. Znajdź nowe ubrania. Tutaj coś mamy. Możemy to wziąć, czy nie? Ten klucz do opon chyba to jest jakaś taka... Chyba niekoniecznie. O, tutaj możemy spojrzeć. Dobra, zobaczmy. Co tam się dzieje. Policja. Czyli szukają nas. Prawdopodobnie Todd zgłosił, że android uciekł z jej córką i będą nas szukać. Aha, i dlatego ona chciała zmienić wygląd. No tak, logiczne.
Co my tu jeszcze możemy zrobić z tymi ubraniami? Dobra, otwórzmy. Potrzebne narzędzie do otwarcia bagażnika. No właśnie, przecież mieliśmy tam tą łapkę, czy tam jak to się nazywa. A gdzie to było? Tutaj gdzieś chyba to leżało, właśnie. Dziwne tylko, że wcześniej nie mogliśmy tego wziąć. Ale być może wynikało to z tego, że nie było wtedy jeszcze zastosowania dla niej. Dla tej łapki oczywiście. O, mamy ubrania, proszę bardzo. Czyli wygląd zmieniony. Okej, wyjrzyjmy. Tutaj, czy może byśmy tędy jakoś się spróbowali wydostać? Tu jest w miarę, widzę, spokojnie. No bo tam jest ten strażnik, to może niekoniecznie dobry. Dobry kierunek wyjścia. Obudźmy może Alice, ja wiem. No właśnie. Alice. Wstawaj, Alice. Więc to jednak nie był zły sen. Nie. Nie, to nie był zły sen. Jak się czujesz? Ślubno mi. Co my teraz zrobimy? Ten android, którego wczoraj spotkałyśmy, podał mi jakiś adres, powiedział, że tam nam pomogą. Po drugiej stronie ulicy co jakiś czas jeżdżą pociągi. Gdzieś tu jest dworzec. Masz siły na mały spacer? No to chodźmy. Wyglądasz jak prawdziwa kobieta. No dobrze, ale nie. Tędy. Musimy jakoś się wydostać. Puch, tylko jak? Tędy nie przejdziemy. Może tędy, no. Policja zaczęła nas szukać. Na razie to wszystko. Dziękuję. O! Anderson. Gliniarze przeczesują okolice na wypadek, jakby ktoś coś widział. Dobra, powiadom mnie, jak na coś trafią. Co z tym zrobisz, co? No jeszcze nie wiem. No i widzicie? Zaczyna się problem. Wsiadła do pierwszego autobusu i została w nim na pętli. Nie miała żadnego planu. Kierował nią strach. Androidy nie czują strachu. Ale defekty tak. Mogą nimi zawładnąć emocje, a wtedy działają irracjonalnie. Ale i tak nie wiemy, dokąd poszła. Nie miała planu i dokąd pójść. Może jest blisko. Może. Kurczę. Dotrzy na stację kolejową. Przekradnij się obok policjantów. Ojejku. Zaraz, 141 metrów. Hmm.
F, schowaj się. Poziom zagrożenia 68. Poziom zagrożenia 30. Ojejku. Dobra, chodźmy dalej. Oj, tam policjant jest. Chodźmy na drugą stronę. Tam znowuż kolejne dwie osoby, znaczy dwóch policjantów. A niech to. Ojejku. Skierowały się w okolice dworca. A, czyli teraz nim biegniemy. Ojejku. Wolałbym, żeby ich nie dogonił. Co ja mogę zrobić? On jest bardzo szybki, patrzcie. Gra stawia nas przed trudnymi, słuchajcie, wyborami. Widzę je tam! Niech to. Poczekajmy, aż one uciekną może. Nie będę się śpieszył. Uciekajcie. No nie, on sam ruszył! Dobrze. Wielka ucieczka. Zobaczmy, co nam się udało osiągnąć. No tak, przeszły na drugą stronę autostrady. No okej, dobra. Lecimy dalej. Źródła donoszą, że CyberLife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz. Czyli Markus już tutaj w tej części dla ludzi. Nie wiem, czy żeście zauważyli. Przypomniało mu się. Sprawdź symbol. Sprawdźmy. To jest symbol Jerycha. No okej. Odszukaj graffiti. Dobra. Ej, ty tam. Masz jakieś drobne? Ktoś się coś nas pyta? Nie dziwi mnie to. Tutaj chyba jest to, patrzcie. To? To.
zobaczmy dokładnie, jak to wygląda. W pogoni za androidem, no właśnie. Czyli opisują tutaj sytuację. Dobrze, zobaczmy te graffiti. Tam na dole chyba coś jest. Wmieszaj się w ludzi, dobra. No to zjedźmy tymi schodami. Tutaj mamy jakiś kolejny właśnie. Zaraz porozmawiamy. Gdzieś jakieś rury tutaj muszą być. Tam dalej coś jest, dobra. Chodźmy. Jest. I drugi, jak gdyby po drugiej stronie, nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Dobra. Teraz za siatką. Jeszcze raz obejrzyjmy to. Czyli siatka, androidy za siatką i kawałek tablicy. Czyli gdzieś tutaj pewnie. Tak, to jest to miejsce, patrzcie. O, tutaj. Murek mi troszeczkę. Dobra. To. Dobra, jeden zaznaczony. Aha, czyli to było to. A gdzie następne?
Dobra. Tu jest chyba trzeci za tym tym. Kolejny. No to już chyba wiem gdzie. Znajdź sposób na wejście na dach. Przesuńmy to. Jak to inaczej trzeba byłoby stanąć chyba. Rekonstrukcja. Czyli musimy tam skoczyć, tu się złapać. Ha, ha, ha. Dobra.
Dobra. Czyli udało się. No to szukamy kolejnego graffiti. No i widzimy. Dobra. To zobaczmy tu. Wysoko. Okej. No, tędy się uda. No to lecimy. Proste jak bułka z masłem. Następne graffiti, czyli to w tym momencie już jest w budynku. To musimy gdzieś szukać. O właśnie. Zbadajmy. Okej. Czyli tutaj będzie dalej. Jest już. Jericho. Dotrzyj do statku. Czy ten statek to nie jest to, co przed nami widzimy? Dziwne to trochę, bo nigdzie wcześniej tam morza nie było, no ale... O kurczę.
możemy się tam dostać jeszcze, może tędy jakoś. Latarka. Zablokowane. Tu nie ma żywej duszy. RA9, patrzcie. O! Czyli jednak ktoś tu jest. To jest jakiś stary, nieużywany, opuszczony statek, gdzie chowają się prawdopodobnie inne androidy, które no w jakiś sposób uciekły, ocalały. Tak na tą chwilę możemy się domyśleć. Ojejku.
Dokładnie. Witamy w Jerychu. Udało się dotrzeć do Jerycha. I to w tym odcinku byłoby chyba na tyle. Zobaczmy, co będzie w kolejnym. Dobrze. Dzięki w takim razie za to, że żeście dotrwali do tego momentu. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.